prokuratury. Tutaj u nas, na miejscu, w kraju, specjalny zespół kryzysowy powołało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Spodziewane jest w najbliższym czasie specjalne posiedzenie, nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Ministrowie wezwani przez premiera Donalda Tuska jadą już do Warszawy. Premier Donald Tusk także jest w drodze z Trójmiasta do Warszawy. Wiązki głowy państwa pełni właśnie marszałek Sejmu. Czekamy, jak mówił Sławek, na oficjalny komunikat, choć te oficjalne komunikaty ze strony rosyjskiej już się pojawiają. Andrzeja Przewoźnika, który 3 dni temu tam w Katyniu machał do mnie, mówił: Paweł, nie biegaj, pogadamy później. No i nie pogadamy. Paweł Puszka, trzymaj się, chłopie. Paweł Puszka, korespondent Faktów TVN w Moskwie. Lech Wałęsa jest przy naszym telefonie. Kłaniam się, witam, panie prezydencie. Kłaniam się państwu. Brak słów. Brak słów, to prawda. To jest nieszczęście drugie po Katyniu. Tam nam próbowano głowę odciąć i teraz też zginęła elita naszego kraju. Zupełnie dla narodu. Nasz świat polityczny, wszystkie możliwe instytucje będą wyglądały zupełnie, ale to zupełnie inaczej. To się zdarzyło w jednej chwili, od tak. Więc wyrwa taka jak Katyń. Wyrwano nam po raz drugi część elity z tego kraju. Nie jestem człowiekiem gwałtownym. Jest pan. Nie jestem. W warunków pogodowych na danym lotnisku. Tutaj bezpośrednim źródłem informacji zawsze jest kontroler z lotniska, który może nam dać jakąś informację czasową. Za 10-15 poprawi się, wtedy ten czas oczekiwania jest już bardziej określony, wtedy możemy skalkulować, ile mamy paliwa na pokładzie, czy gdybyśmy poczekali te 15 minut, wylądujemy, czy też musimy wracać na lotnisko startu. To są te na lotnisko albo zapasowe, albo lotnisko startu. No, takie możliwości tylko są na pokładzie. Rozmawialiśmy z pilotami, którzy twierdzili, że w takiej sytuacji, przy takiej widoczności, być może pilot musiał tylko i wyłącznie zdać się na samolot, na maszynę, czy w takim razie... ...program i żeby stała się głównym beneficjentem, prawda, wyników prac badawczych, bo dla nas jest to sprawa super ważna. Jeszcze przypomnijmy o kwintesencję tego Rafaela. Dłużej być dzieckiem. Czary zła macocha i dobra wróżka. Kto odpędzi zły urok? Konstytucjonalista, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego, żeby prezentacja stała się faktem. Panie profesorze, co się dzieje w takiej sytuacji? Nie mamy prezydenta. Proszę państwa, chciałbym wpierw może jednak dwie zdania powiedzieć obok tego pańskiego pytania. Przede wszystkim... Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych. Oczywiście konstytucja przewiduje pewne regulacje na wypadek tragedii, ale muszę powiedzieć, że nikomu nie było. Twórcy tej konstytucji i chyba nikt nie mógł przewidywać aż takiego rozmiaru tragedii. I oczywiście gdyby ta tragiczna wiadomość się jednak utwierdziła, to oczywiście pan marszałek Sejmu musi podjąć ciężar sprawowania urzędu głowy państwa na czas do zarządzonych niezwłocznie wyborów prezydenckich. Nie tak miała wyglądać. Miało być zupełnie inaczej. Przede wszystkim te krzesła miały być pełne. One nie miały być dzisiaj tutaj puste.
miał być więcej ludzi. Różnych zadań. Obudź się w końcu. Drzemka w ciągu dnia to dobry pomysł, pod warunkiem, że nie trwa dłużej niż godzinę. Jeżeli jest... Z rodziną pana prezydenta, z jego współpracownikami. No i cóż, śmierć. Definitywny koniec. Zobaczymy, czy my, czy nasi politycy będą umieli z tego wydarzenia wyciągnąć wnioski. Bo taka śmierć nie może, proszę państwa, być bezsensowna. Ona musi nas czegoś nauczyć, nas, polityków, tutaj mówię jeszcze raz. Żadna śmierć nie jest bezsensowna i mam nadzieję, że ta katastrofa, ta straszna tragedia, która nas spotkała, też na pewno nie będzie bez sensu. Prawda, ja sobie zdaję sprawę, że one z punktu widzenia tu i teraz są kompletnie nieistotne. Ale jest pan posłem, jest pan przedstawicielem społeczeństwa w parlamencie. Pan sobie wyobraża, jak teraz będzie wyglądało zarządzanie krajem? Ja myślę, że przez przynajmniej ten pierwszy okres będziemy wszyscy jakby przygnębieni tą tragedią. Natomiast mam takie nieodparte porównanie, jako historyk może. Te 70 lat temu tam wymordowano w zasadzie cały polski korpus oficerski. Polska armia, którą tworzył generał Anders potem, ona była sparaliżowana przez długi okres czasu, zanim została uformowana, mogła normalnie funkcjonować, dlatego, bo tam nie było po prostu ludzi, którzy mieli doświadczenie w takich sprawach ważnych. Naszym kolejnym telefonicznym gościem jest poseł Platformy Obywatelskiej, Michał Szczerba. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. W tych okolicznościach chcielibyśmy usłyszeć jakieś pozytywne informacje, pozytywne zdania. Wiemy, że ich nie usłyszymy. Co w takiej sytuacji powie pan? Powiem szczerze, że sobie nie mogę poradzić z tą informacją, która napłynęła do nas rano i to jest niesamowita tragedia dla całego kraju. I... It has taken its first steps on the path of democracy. The US still has almost 100,000 troops in Iraq, mainly stationed on bases away from the cities. Confirmed reports that the plane had been asked to divert to Moscow instead, but went ahead and tried to land. It came down in woods, short of the runway, and then broke up and caught fire. After George Bush picked two definite conservatives, yeah. Representative Paul. Traveling with the president for this commemoration, and it's doubly tragic for them, really, because this was at a time when there was beginning to be some sort of closure on this issue with the visit. Always wanting to make sure that Poland would be its wishes and desires would be recognized within the European Union, and just because of the lack of wealth, that has not happened. But I think history will be very kind to Lech Kaczynski. I think history will be kind to him. How did his opponents see him? I think, you know, he could be very witty, and he could make fun of you without embarrassing you. Mm-hmm. That in 2004, 2005, as mayor of Warsaw, he banned the city's gay rights parade. Poland was subsequently convicted at the European Court of Human Rights of breaking the law.